Zaczynamy keynote speech pana ministra Marcina Ociepy, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Strategiczne wyzwania dla bezpieczeństwa Polski. Dzień dobry Państwu. Jeżeli mnie słychać, to chciałem bardzo serdecznie Państwa przywitać, przeprosić, że jestem z Państwem tylko zdalnie i że też uległa ostatnio zmianie godzina wystąpienia, ale trwa posiedzenie Sejmu. Mam nadzieję, że organizatorzy Państwa poinformowali, że po prostu przesuwają się godziny głosowań. One za niedługo się powinny rozpocząć, za pół godziny. Stąd takie przyspieszenie. Dziękuję za Państwa wyrozumiałość i zaproszenie do spotkania. Ja cenię sobie debaty bezpośrednie, dlatego nie czuję się dość wystarczająco zręcznie, żeby pewnie przekazać to, co chcę powiedzieć na odległość na takim poziomie, jak Państwo na to zasługujecie. Ale biorąc pod uwagę tę dynamikę w dzisiejszych wydarzeń parlamentarnych, głosowań i ograniczenia technologiczne czy odległościowe, uprzejmie proszę o przyjęcie tych wyjaśnień i wzięcie poprawki na treść mojego wystąpienia. Ja bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i to, że Państwo ten temat poruszacie dzisiaj, zresztą nie tylko w trakcie tego wystąpienia, tylko w trakcie tego panelu, który chyba niedługo się zacznie też na forum, ale także w trakcie paneli, które już się odbyły, bo kwestie naszego bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i zagranicznej, obronnej, tego wszystkiego, co się dzieje wokół państwa polskiego w tym wymiarze najbardziej konkretnym, mają dzisiaj zupełnie żywotne znaczenie. To już nie jest rozmowa tylko o strategicznych wyzwaniach, o długoterminowych, ale także o wyzwaniach o charakterze taktycznym, czyli co już tu i teraz powinniśmy przedsięwziąć, żeby, no jak to woli, wykorzystać ten czas, bądź na uzysk dla państwa polskiego, albo przynajmniej nie ponieść takich strat, jak ponosi cały świat, bo nie ma żadnych wątpliwości, że to, co nas dotyka jako skutek wojny Ukraińców w sensie bezpośrednim, zniszczenia wojenne, ofiary, straty związane z ofiarami śmiertelnymi, a cały świat, inflacja, kryzys gospodarczy, problemy na rynku surowcowym skutkuje na cały świat i to nie dotyczy tylko Polski. Tu moglibyśmy oczywiście porównywać i dokonywać analizy, dlaczego tyle w Polsce, dlaczego dany wskaźnik, na przykład inflacyjny w Niemczech czy we Francji, czy w krajach naszego regionu się różni od polskiego, ale co do zasady zjawisko jest wspólne. Szanowni Państwo, co się zmieniło, bo wiele się mówi o tym, o zmianie, która nastąpiła po 24 lutego 2022 roku. Co się zmieniło? Odpowiem przewrotnie. Wszystko i nic. Nic, dlatego że my znamy Rosję od wieków i przestrzegaliśmy państw Europy Zachodniej, naszych sojuszników nieco dalej położonych od granic z Federacją Rosyjską, że absolutnie Rosja jest zdolna do fizycznej, bezpośredniej, militarnej agresji na swojego sąsiada. I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że to jest to, co często jest przywoływane bardzo trafnie, to jest to dziedzictwo tych słów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który przewidział to w tym swoim wystąpieniu w Tbilisi w Gruzji, bo przypomnijmy sobie, że wówczas pojawiło się pytanie, no dlaczego tam w ogóle polski prezydent poleciał. I to uzasadnienie, że jesteśmy tu my, liderzy Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego że to, co się dzieje dzisiaj w Gruzji, będzie dotyczy nas już teraz, czyli w 2008 roku, było niezwykle trafne. I to jest linia polskiego rządu, polskiej klasy politycznej państwa polskiego od tego roku, 2008, gdzie my zwracamy uwagę na to, że Rosja, skoro była zdolna do agresji na Gruzję, no to poczyni dalsze kroki. I to się wydarzyło w 2014 roku w wymiarze takim znowu stricte wojskowym, chociaż to nie tylko był wymiar wojskowy, ale bo przecież był cały szereg działań poniżej progu wojny. Natomiast także te działania wrogie, agresywne, takie jak zabójstwa dysydentów rosyjskich poza granicami Federacji Rosyjskiej, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, sabotaże składów amunicji w Czechach czy Bułgarii, to wszystko składa się nam w jedną całość.
I dlatego przestrzegaliśmy przed takimi projektami jak Nord Stream 2 na przykład, czy Nord Stream 1 wcześniej, bo widzieliśmy w tym, że to jest logiczna całość tego procesu. Czyli tam, gdzie Rosja się umacnia w wymiarze wojskowym, to tego wojska wkrótce użyje, a rozwijanie takich projektów jak Nord Stream 1 czy Nord Stream 2 służy uczynieniu z surowców energetycznych, szukam polskiej nazwy, po prostu broni. Uczynienie z surowców energetycznych, z przesyłu z tych surowców, po prostu kolejnego instrumentu nie tylko polityki, ale także wojny. I to jest to nic. Natomiast zmieniło się wszystko, bo przecież doskonale rozumiemy, że w końcu doszło do tej agresji i to są te pamiętne słowa na przykład Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim parę tygodni temu, że nie słuchaliśmy wystarczająco uważnie naszych sojuszników z Europy Środkowo-Wschodniej, Polski, krajów bałtyckich, czyli nawet największe niedowiarki, lekkoduchy zobaczyły Rosję taką, jaką ona jest naprawdę, a nie taką, jakby chcieli ją widzieć. A z drugiej strony to nie chodzi tylko o Rosję w tym konflikcie. Nie chodzi tylko o Rosję, nie chodzi tylko o Ukrainę. Nie chodzi tylko o Ukrainę, bo Rosja zagraża całemu światu cywilizowanemu w rozumieniu świata Zachodu, czy nawet szerzej pewnego ładu międzynarodowego, byśmy powiedzieli, krajom świata wolności. Natomiast z drugiej strony, ze względu na pogłębiającą się współpracę rosyjsko-chińską, dotyczy to szerzej pewnego zderzenia autokracji z demokracją w takim dużym uproszczeniu. I nie ma żadnych wątpliwości, że to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, ma bardzo uważnego obserwatora w postaci Chin i my musimy także brać to pod uwagę, wolny świat musi to brać pod uwagę. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego do tej polityki sankcji wobec Rosji, do tej polityki politycznego, dyplomatycznego potępienia, ale także wsparcia dla Ukrainy dołączyły państwa spoza obszaru euroatlantyckiego, czyli Japonia, Nowa Zelandia, Australia, Korea Południowa. Właśnie dlatego, że widzą w tym szerszy obrazek, szerszą całość. I to jest to, na co staram się zwracać uwagę w swoich wystąpieniach. To jest też trochę odpowiedź na ten waszyngtoński dylemat dotyczący tego, gdzie Stany Zjednoczone powinny kłaść swój nacisk, swojej obecności polityczno-wojskowej. Ten dylemat, który jest dyskutowany w Waszyngtonie, czy Indo-Pacyfik, czy Europa. No więc widzimy bardzo jasno, że Indo-Pacyfik i Europa Środkowo-Wschodnia to są dwie flanki tego samego frontu. I żaden z tych flanek Stanom Zjednoczonym ani jej sojusznikom nie wolno po prostu odpuścić. Z naszej perspektywy jako Polski, bo rozumiem, że taki jest temat mojego wystąpienia, to znaczy jakie są wyzwania dla bezpieczeństwa Polski. Ja najpierw odpowiedział szeroko, że warto spojrzeć na to, co się dzieje, choć jest to wielka tragedia, oczami trochę Winstona Churchilla z czasów II wojny światowej, który mawiał, że radził nie pozwól, by dobry kryzys się zmarnował. Czyli należy spojrzeć na to jako oczywiście śmiertelne zagrożenie dla Polski, którym należy przeciwdziałać tu i teraz, ale także jako swego rodzaju szansę. Każdy kryzys jest szansą na reformy. Rzecz w tym, że to, co obserwujemy, powinno doprowadzić nas do konkluzji, że to nie powinny być korekty, lecz reformy na miarę drugiej transformacji. Takiej transformacji, jaką doświadczyliśmy w roku 1989, to teraz powinniśmy przejść drugą transformację w wielu obszarach. I teraz oczywiście najłatwiej byłoby powiedzieć o tej transformacji w wymiarze obronnościowym, no bo skala tych zakupów, które są ogłaszane, które będą realizowane z niezwykłą determinacją pod kierownictwem pana premiera Mariusza Błaszczaka, zwiększenie liczebności armii do 300 tysięcy, no jest przełomem, to jest rewolucja. To będą bezprecedensowe nakłady na siły zbrojne, na ich modernizację, a także zwiększenie ich liczebności. Jeśli do tego nałożymy wzmacnianie sojuszu jako takiego północnoatlantyckiego, zwiększanie naszej interoperacyjności z sojusznikami, no to rzeczywiście widzimy, że mówimy tutaj o prawdziwej rewolucji, o takiej transformacji polskiej polityki obronnej, która jest godna tego słowa. Właśnie nie reformy, nie korekty, a transformacji. No ale warto sobie zadać pytanie, jak my chcemy jeszcze w inny sposób wykorzystać ten kryzys, na jakich jeszcze innych polach my chcemy przeprowadzić transformację
skoro nadarzy się taka okazja, skoro wreszcie zaczynamy zupełnie inaczej orientować podziały polityczne w Polsce, bo ja mam wrażenie i to jest, też bym powiedział, dla nas takie wyzwanie, będzie szansa, którą moglibyśmy, z której moglibyśmy skorzystać, to jest także szansa na to, żeby trochę inaczej zarysować podziały w polskiej polityce. I ta druga transformacja właśnie powinna dotyczyć po pierwsze sporu parlamentarnego, czy szerzej politycznego, ale także gospodarki, edukacji i wreszcie tej polityki zagranicznej, obronnej i zagranicznej, którą chciałbym wziąć w jedną całość, bo wydaje się, że temat tego wykładu to by uzasadniał. I o tym, o tej kwestii o bezpieczeństwa, obronności polityki zagranicznej za chwilę powiem, ale pozwólcie Państwo, że tylko jednym zdaniem chcę podkreślić znaczenie konieczności zwrotu w stronę edukacji. To znaczy, żebyśmy na nowo odkryli w sobie przeświadczenie, że to naprawdę edukacja jest najważniejsza, że edukacja będzie decydować o kadrach, będzie decydować o naszym potencjale intelektualnym, naszej nauki, naszej gospodarki, przemysłu, a także armii czy administracji, elit politycznych w średniej i dalszej, dłuższej perspektywie. I uważam, że no, obowiązkiem polityków jest myślenie właśnie w takich kategoriach. Dlatego zachęcam do tego, żebyśmy jednak pośród bieżącego takiego zarządzania kryzysowego, bo niewątpliwie jesteśmy jego częścią, i pandemia, i kryzys uchodźczy, i atak na naszą granicę, i teraz wojna na Ukrainie sprawia, że jesteśmy de facto w trakcie permanentnego zarządzania kryzysowego, które wymaga działania taktycznego tu i teraz, nie utracili tej perspektywy średnio i długookresowej. A to oznacza konieczność rozmowy poważnej o polskiej edukacji, o polskich uniwersytetach, jak my chcemy tutaj wykorzystać tę szansę, żeby jednak także na tym polu osiągnąć pewne zyski z tego kryzysu, po prostu wyciągnąć pewne wnioski, które pozwolą nam ten poziom czy dynamikę rozwoju Polski utrzymać w dalszej perspektywie. Ale to pewnie na inną okazję i dla większych ode mnie specjalistów, jeśli chodzi o kwestie edukacji. Natomiast w wymiarze tym bezpieczeństwa Polski, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, obronności i polityce zagranicznej, bo chciałbym to wziąć właśnie tak, jak wspomniałem wcześniej, w jeden nawias, to ja tydzień temu, półtora tygodnia temu pojechałem do Gdańska, żeby na Politechnice Gdańskiej, z Politechniki Gdańskiej wygłosić wykład na temat konieczności baltyzacji polskiej polityki zagranicznej i obronnej. I do tej tezy chcę nawiązać, dlatego że to jest jedno z tych wyzwań dla naszego bezpieczeństwa, które ja notuję jako niewystarczająco wyeksploatowane w przestrzeni debaty publicznej, a także w konkretnych działaniach, w konkretnym dorobku, ale też analitycznym, który powinien służyć politykom do podejmowania decyzji. Dlaczego baltyzacja? Dlatego że w sposób oczywisty dostrzegamy, że spodziewana akcesja Szwecji i Finlandii do NATO w sposób znaczący przeniesie środek ciężkości NATO znowu na wschód, jeszcze bardziej na wschód i także na sam oczywiście basen Morza Bałtyckiego. To wynika z wielu kwestii. No skala, nawet tej długość granicy fińsko-rosyjskiej, to jest 1300 kilometrów, już powinna robić na nas wrażenie, ponieważ jest to granica o takiej długości, jak to jest więcej kilometrów niż cała wschodnia granica Rzeczpospolitej. To jest więcej niż granica Rosji z Polską, z krajami bałtyckimi, z Norwegią razem wziętymi. To jest granica tylko o 200 kilometrów krótsza niż cała granica Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, a doskonale znamy tą linię graniczną i całą tą granicę, dlatego że obserwujemy od lutego bardzo intensywnie działania wojenne na tym terenie. Więc jest to olbrzymi obszar, który po prostu no, stanie się granicą NATO-Rosji. Drugi obszar oczywisty to jest kwestia Bałtyku. To jest olbrzymie wyzwanie uświadomienia sobie, że rzeczywiście Rosja w wyniku szaleńczych błędnych decyzji strategicznych Władimira Putina znalazło się w sytuacji, której będzie ledwie dotykać Bałtyku obwodem królewieckim czy Petersburgiem, w sytuacji, kiedy Bałtyk stanie się niemal wewnętrznym morzem NATO,
a jednocześnie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że to dotykanie Bałtyku jest dotykaniem no jednak przez drugie pod względem wielkości miasto Federacji Rosyjskiej, czyli Petersburg, przez byłą stolicę Federacji Rosyjskiej. Na tym wewnętrznym, zwracam na to uwagę, wewnętrznym morzu NATO stacjonuje flota bałtycka. Nawet jeżeli teraz część jest jej na Morzu Czarnym czy na Morzu Śródziemnym, to jednak tam stacjonuje ten istotny związek taktyczny Federacji Rosyjskiej. W związku z tym Rosja tej części świata, tej części swojej granicy nie odpuści i my musimy się jasno, musimy sobie uświadomić, musimy się z tym pogodzić, że nieuchronnie powinniśmy spodziewać się militaryzacji w większym stopniu Bałtyku. I tej części flanki wschodniej, którą nazwalibyśmy północno-wschodnią. I to wyzwanie dla nas jest wielorakie, oczywiste dla marynarki wojennej, dla podnoszenia jej zdolności. Stąd te inwestycje, które ogłaszamy i które jeszcze będziemy ogłaszać dotyczące podnoszenia naszych zdolności operacyjnych. Po pierwsze świadomości sytuacyjnej na Bałtyku, a także zdolności operacyjnych. To będzie dotyczyło także ochrony infrastruktury krytycznej, to będzie dotyczyło ochrony wejść do naszych portów, to będzie w ogóle dotyczyło świadomości sytuacyjnej, zdolności operacyjnych w powietrzu, nad wodami, na wodzie, pod wodą i na dnie morskim. Myślę, że tu jest bardzo wielki potencjał do zwrotu w stronę Bałtyku, do tej baltyzacji polskiej polityki zagranicznej, polityki obronnej, polityki technologicznej, dlatego że w ślad za tą diagnozą no, podążają też inicjatywy i dokumenty natowskie. I tutaj będziemy na pewno chcieli być częścią tego projektu. No po drugie pytanie, jak moglibyśmy w sensie politycznym także w większym stopniu położyć nacisk na ten region. Oczywiście są formaty współpracy gospodarczej wokół Bałtyku, ale tu będzie się toczyć ta rozgrywka o duszę Szwedów i Finów, którzy już są przeciągani przez państwa, nazwijmy to, starej Europy, w sytuacji, kiedy spełniają absolutnie kryteria, żeby być częścią, nazwijmy to, flanki wschodniej NATO, tej, gdzie tutaj my odgrywamy rolę lidera ze względu na nasze rozmiary, nasz potencjał. I Szwedzi i Finowie dzisiaj są mocno, jak powiedziałem, przeciągani. Natomiast co nas z nimi łączy? No po pierwsze, oprócz tego Bałtyku, co jest oczywiste, to atlantyzm, czyli zdecydowane przekonanie tych elit politycznych, które są odpowiedzialne za politykę zagraniczną i obronną, co do konieczności utrzymania obecności amerykańskiej w Europie. Także obecności wojskowej, co czyni z nich dla nas bardzo istotnych sojuszników. Po drugie wreszcie, realistyczne podejście do Federacji Rosyjskiej. Szanowni Państwo, naprawdę jest tak, że jak Państwo sami przecież jeździcie po Europie, to wiecie, że im dalej od naszej wschodniej granicy, tym większe zrozumienie dla Rosji i mniejsza świadomość realnego zagrożenia, które stamtąd płynie i świadomości modus operandi Federacji Rosyjskiej. No to Szwedzi i Finowie są absolutnie ekspertami w tej dziedzinie, na równi z nami czy państwami bałtyckimi pozostałymi, czyli Litwą, Łotwą, Estonią. I tutaj możemy wspólnie stworzyć istotny format współpracy. Bardzo sobie cenimy w Ministerstwie Obrony Narodowej, myślę, że koledzy z MSZ-u również, format bukaresztańskiej dziewiątki, który stanowi uznany format konsultacji naszych stanowisk przed szczytami NATO. Pytanie, czy nie powinna także powstać bałtycka czy gdańska ósemka związana z tym jednym interesem bałtyckim i ochrony tej części wschodniej flanki NATO, złożona z państw, które są nad Bałtykiem położone, być może także z udziałem Norwegii, co sprawia, że powinniśmy w większym stopniu także uwzględniać ich perspektywy, ich wrażliwości, na przykład jeśli chodzi o kwestie dalekiej północy. Żeby nie przedłużać, no druga teza dotyczy konieczności globalizacji polskiej polityki zagranicznej i obronnej. To też obserwujemy, te zakupy zbrojeniowe z Korei Południowej. To jest jeden z tych oznak tego, że ta globalizacja postępuje. My musimy dzisiaj myśleć i działać globalnie. W ogóle większość dzisiaj poważnych inicjatyw o charakterze dyplomatyczno-politycznym, wymiarze tym międzynarodowym, to jest, nazwijmy to językiem akademickim, praca zbiorowa
na którą się składają coraz częściej także państwa z Indo-Pacyfiku. Jesteśmy systemem naczyń połączonych i warto, żeby Polska była w większym stopniu obecna także w tamtym regionie poprzez te relacje. I to także się dzieje. No ja jestem osobiście w to zaangażowany, premier Błaszczak jest w to zaangażowany bardzo mocno, w ten dialog z państwami do Pacyfiku, które wcześniej wymieniałem. I to jest ta druga teza, prawda? Baltyzacja, to drugą, po baltyzacji jest konieczność globalizacji tej polskiej polityki zagranicznej i obronnej. I wreszcie chciałbym w sposób bardzo szczególny upomnieć się o kwestię dyplomacji publicznej i w ogóle postawić tezę o konieczności prowadzenia publicznej polityki zagranicznej i publicznej polityki obronnej, w tym w sensie, że powinna ona wciągać także interesariuszy szerzej identyfikowalnych z tymi obszarami, czyli nie tylko administrację państwową, nie tylko dyplomację czy wojsko, no ale także wciągać obywateli. Jeśli chodzi o dyplomację publiczną, tylko jedno zdanie. Dzisiaj obserwujemy olbrzymie znaczenie dyplomacji publicznej, kulturalnej, ekonomicznej Rosji, nie tylko w Europie Zachodniej. Olbrzymią ilość instytucji kultury, promowanie Rosji przez pryzmat literatury, sztuki, właśnie muzyki, plus dyplomacja ekonomiczna, te wszystkie izby gospodarcze, które sprawiają, że Rosja jest i dzisiaj kojarzona nie z autorytaryzmem i z zbrodniami wojennymi, tylko z haniebną historią, tylko z dużymi pieniędzmi i piękną muzyką. I myślę, że tutaj mamy bardzo wiele do zrobienia, żeby ten wizerunek Rosji odkłamywać, dlatego że to ma wpływ później na decyzje polityczne elit Europy Zachodniej. Kiedy szukamy źródeł tej naiwności, tych błędnych decyzji elit Europy Zachodniej, no to właśnie ja bym szukał w tym obszarze. To znaczy, że my skupiliśmy się na kontaktach G2G, w stosunku do kontaktach między stolicami, do rządów, zapomnieliśmy trochę o tych społeczeństwach. I także to dotyczy polityki obronnej, tylko trochę w innym aspekcie, bardziej wewnętrznym, dlatego że my potrzebujemy dzisiaj zrozumienia obywateli, wsparcia obywateli dla procesów modernizacyjnych armii, nie tylko teraz w obliczu zagrożenia bezpośredniego, na co możemy liczyć, bo nawet opozycja wycofała się z głosowania przeciwko dodatkowym pieniądzom na obronność, co przed wojną niestety na Ukrainie miało jeszcze miejsce. Ale potrzebujemy wsparcia tego społecznego także w innym obszarze, to znaczy gotowości obywateli do udziału w różnego rodzaju szkoleniach proobronnościowych, do przyjmowania oferty służby w Wojsku Polskim, bez względu na to, czy to będzie zawodowa służba, czy terytorialna, czy dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, ale także wreszcie z uwzględnieniem interesariuszy innych niż rządy, mianowicie chodzi o rolę samorządów, którą mogą odegrać, to jest rola przedsiębiorców, przemysłu prywatnego, sektora prywatnego, uczelni wyższych, nauki, gdzie wszyscy powinniśmy po prostu być wciągnięci w ten proces budowania odporności społecznej. Na tym chciałbym zakończyć, bo zdaje się, że ten czas powoli upływa. W sposób szczególny chciałbym się upomnieć o kwestię konieczności budowy odporności społecznej na kryzysy, na zagrożenia zewnętrzne. Dzisiaj te instrumenty agresji czy konfliktu poniżej progu wojny, takie jak dezinformacja, ataki cybernetyczne, szpiegostwo przemysłowe, sabotaże, noszą znamiona instrumentów czasem zastępujących, a czasem poprzedzających agresję militarną. Dlatego nie możemy ich traktować rozłącznie do naszych zbrojeń, do podnoszenia zdolności sił zbrojnych Rzeczypospolitej do obrony ojczyzny, tylko powinniśmy bardzo mocno budować ten komponent społecznej świadomości i zdolności do odpowiadania na taką agresję. No począwszy od takich prostych rzeczy, żeby budować pewne zdolności do bycia odpornym na dezinformację, do nie wpisywania się w działania dezinformacyjne w sieci poprzez udostępnianie wszystkich fake newsów albo rozsyłanie sobie łańcuszków SMS-ami, poprzez konkretne umiejętności odnalezienia się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia. Także jednym słowem moglibyśmy to skonkludować tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z realnym kryzysem, z realną zmianą, tylko od nas zależy, na ile z tej zmiany, z tego kryzysu wyjdziemy silniejsi
i na ile uda nam się poprzez właściwą komunikację społeczną, nie taką polegającą na nieustannym przekonywaniu, że wszystko jest pod kontrolą, że wszystko jest super i że jesteśmy najlepsi na świecie, tylko czasem trzeba powiedzieć krew, pot i łzy, kiedy widzi się wojny, kiedy się widzi śmierć na Ukrainie, powinniśmy zbudować przynajmniej niektóre obszary naszego życia państwa na nowo i powinniśmy mieć poparcie obywateli dla tego procesu. W wymiarze obronnościowym, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa powinniśmy w większym stopniu stawiać na to, by te polityki były globalne, bałtyckie i publiczne i wówczas będziemy w stanie osiągać na wielu tych poziomach po prostu realne, wymierne postępy. Dziękuję bardzo.